To jeden z najbardziej znanych obrazów Goi. W gimnazjalnej klasie 3B trwa lekcja historii ze Zbigniewem Małkiem. 16-letnia Marta jest bardzo zdenerwowana, bo koledzy wciąż się z niej naśmiewają. Dziewczyna boi się, że tym razem o wszystkim dowie się jej chłopak Alan. Ta grzeczniejsza nazywana jest Mają Ubraną, a ta przeznaczona dla dorosłych jest nazywana Mają Nagą. Ale wasz śmiech świadczy o tym, że jeszcze nie dorośliście do oglądania tej wersji. Jak ona ma na imię? Marta? Ktoś tu, widzę, ma problemy ze słuchem. Powiedziałem wyraźnie. Nie Marta, tylko Maja. Poza tym nie jest to jej imię, tylko określenie potoczne na ładną dziewczynę. Po hiszpańsku wymawia się to Macia, nie Maja. Tam Marta by jej bardziej pasowało, nie? Przestańcie. Jasieńku, twoje żarty naprawdę nikogo nie śmieszą. Panie profesorze, jeśli można, to chciałbym zauważyć, że kolega mówi prawdziwie, no bo znamy taką jedną Martę, która lubi się rozbierać. Wiesz, że jesteście bardzo zainteresowani tematem. Wiesz, ona to robi jeszcze za pieniądze. A czy ta Macia robiła coś za pieniądze? Pozowała na przykład? Zamknijcie się, debile. Dobrze, widzę, że bardzo jesteście zainteresowani tematem. Wobec tego obaj przygotujecie na następną lekcję referat na temat malarstwa Goi. A teraz proszę, zapiszcie następny temat. Niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ty, zaraz twoje zdjęcia znajdą się w całej szkole. Nie zrobicie tego. Chcesz się przekonać? Zapłacę wam. Chyba w naturze, nie? Hej, przestań. To naprawdę przestaje być zabawne. Chłopcy zawsze sobie głupio żartują i nie ma w tym nic dziwnego. Ale to, co powiedzieli ci dwa, jest po prostu wulgarne i prymitywne. Ja nie pozwolę, żeby traktowali swoje koleżanki w ten sposób. Ale się wygina. Na przerwie Jasiek i Tymon pokazują półnagie zdjęcia Marty koledze z innej klasy. Gimnazjalistka jest załamana i zamierza przekupić chłopaków, żeby tylko skasowali jej zdjęcia. Zdjęcia jak na rozkładówce. Ale spokojnie, już sobie skopawiałem, będę oglądał do poduszki. Słuchajcie, ja mówiłam zupełnie poważnie, ja wam zapłacę, tylko nie mówcie nic Alanowi. Ile? No nie wiem, a ile chcesz? Dwa kafle. Zwariowałeś? No daj to kończyć. Od zdjęcia. Co? Bo nie, zrobimy inaczej. Małek kazał nam zanieść klucz do sali. Wejdziemy tam i obgadamy to. Co? Cześć, kochanie. Wszędzie cię szukam. Cześć. Coś się stało? Ukrywasz się przede mną? Nie, nie. Cześć, Alan, słuchaj. Śmieszne fotki chciałabyś oglądać? Nie, nie, nie. Co mówić? Jakie fotki? No nie uwierzysz, co dzisiejsze dziewczyny wrzucają do sieci. Doładowanie za cycuszki po prostu, no. Alan, nie oglądaj tego. Przemocy ci chodzi. A wiesz, oni cały czas sobie jakieś żarty robią znowu. Mam się tym zająć? Nie, nie, poradzę sobie, naprawdę. No dobrze, jak chcesz. Skończyłaś lekcję, możemy iść? Tak, skończyłam, ale w sumie muszę zostać w szkole, bo mam zrobić z dziewczynami prezentację na jutro, bardzo ważną i... No dobra. Nie dam rady. No nic, ja już będę leciał. Ale nie gniewaj się na mnie. No dobrze. Trzymaj się, pan. Marta decyduje się pójść do pustej sali z chłopakami, którzy ją szantażują. Marta dziwnie się zachowuje. Czuję, że coś przede mną ukrywa. Ma jakieś sekrety ze swoimi koleżkami z klasy. Nie podoba mi się to. Macie nic nie mówić Alanowi, słyszycie? 16-latka nie wie, że koledzy zamierzają wykorzystać sytuację i zabawić się jej kosztem. Zamknij drzwi, no. Będzie bardziej intymnie, nie? O czym ty w ogóle mówisz? Zatańczymy sobie. Nie bardzo. Chyba nie. Ławcie ją. Zostaw mnie, słyszysz? Zostaw mnie! Spokojnie, sama tego chciałaś przecież. Nie filmuj tego, zwariowałeś! Lecimy, spokojnie! Spokojnie! Spadaj! Jesteś normalny? Co tu się dzieje? Spadaj stąd! Marta, chodź! Spadaj stąd, dobra? Puszczaj mnie, debilu! Zostaw mnie! Puśćcie ją! Zostaw mnie! Weź ją! Błagam, wezmę... Tomek Pietrzak próbuje uratować Martę. Boi się, że dziewczyna zostanie zgwałcona. Ale do czego ci ten klucz jest potrzebny? Do sali historycznej. Do sali historycznej? Ale kto muszę cię pomóc koleżance. Tomek, co się dzieje? Ale... Muszę Marcie pomóc. Wiesz co, nie rozumiem. Wziął klucz i uciekł. No, ja... Tomek. Nie, nie... Ej, ktoś idzie. Później. Co tu się dzieje? Co jest? Co się dzieje? Nic, powtarzamy lekcję. Co tu się dzieje? No nic, panie profesorze. Marta, czemu płaczesz? Nie płaczę.
Co oni ci zrobili? Nic. Zamknęli się tu z nią i chcieli ją zgwałcić. Nie widział pan? Nieprawda, on nic Marta, nie widział. To prawda? Nie, nic mi nie chcieli zrobić. Chodź, porozmawiamy na osobności. Ja nie mogę teraz, bo czekają na mnie rodzice i do widzenia. Co zrobiliście? Nic, panie profesorze, sam pan słyszał. Ja mam tego nie odpuszczę. Dowiem się, co zrobiliście i osobiście się wami zajmę. Rozumiemy się? Ale panie profesorze, przecież nic nie robiliśmy. Tylko rozmawialiśmy. A ten pajac... No jasne. Tomek to znaczy. Coś sobie uroił. Dokładnie, on wszystko wymyślił. Dobra, chodźcie, chodź. Chłopaki. Ja się czułam, jakby oni naprawdę mnie zgwałcili. Nawet mi jest niedobrze, jak ja tym mówię. Czułam się jak ostatni śmieć. Jestem pewien, że stało się tam coś złego. Nie odpuszczę tej sprawy. Dowiem się, co oni jej zrobili. Zobaczysz, przez twoje zachowanie będziemy mieli problemy. Zobaczę. Tymczasem licealiści Michał i Kajetan wychodzą ze szkoły. Michał bardzo cieszy się z popularności, jaką przyniosły im zdjęcia z fałszywymi narkotykami. Jednak Kajetan nie chce udawać dilera. No nie panikuj, ja mam kuzyna, kuzyn kiedyś przypalał. I zadzwonię do niego, na pewno ma kontakty, nam wszystko załatwi. Tak, dyrekcja się dowie i wtedy będziesz miał kontakt. Nikt się nie dowie, nikt się nie dowie. Nikt się nie dowie, oczywiście. Tak, będzie dobrze. Uspokój się, proszę. Proszę, uspokój się. Oho, siemano ziomeczki. Słyszeliśmy, że można u was coś załatwić. Sorry, my się znamy? No, od ziomków od was słyszeliśmy. Macie coś na rozkminę? Wiesz co, ale my tylko znajomym hołujemy, więc sorry. To się musimy poznać. Ale nie, wiecie co, chłopaki, sorry, bo my się słyszymy, naprawdę. Tak, tak. Ale my naprawdę nic nie mamy. Dobra. Słyszałem co innego. Chodźcie, musimy się poznać. Nie, panowie. Lokalni handlarze narkotyków dowiedzieli się o konkurencji. Mężczyźni nie chcą pozwolić, żeby ktoś wchodził na ich teren. Licealiści nie przypuszczali, że ich żarty mogą tak źle się skończyć. Chłopcy są bardzo przestraszeni. Nie, nic z wami nie idziemy. Michał, chodź. Luz. Ty, nic wam nie zrobimy. Bardziej się Także jazda do klatki. No, idziemy. Jazda do klatki. Chodź. Dobra. Posłuchaj mnie teraz. Ale czego od nas chcecie? Już my nic nie zrobiliśmy. Dobra, gnoje. To jest nasz teren. Skąd macie towar? To nie jest tak. To taka wkręta miała być. Cukier, puder, wciągali... Ej, Kajtek, dajcie mu spokój! Pokazuj portfel. Dawaj, portfel. Kajetan, człowieku. Kajetan! Jak mam do ciebie mówić? Kajtek? Kajtuś? A? Jeszcze telefon. No. Ty, telefon. Telefon, Kajtuś. Dawaj, wyciągaj go. Czego od nas chcecie? Dajcie mu spokój, no, naprawdę. Wszystkiego się zaraz dowie. No, trzymaj. Robimy tak. Zapisujemy sobie wasz numer i od dzisiaj, ponieważ mówiłem, że to jest nasz teren, rozliczacie się z każdego hajsu, który zarobicie, od procenta. No, rozumiesz? Słuchajcie, zrobimy tak. Nie. Bo to jest pomyłka, w ogóle pomyłka. Ale my potrzebujemy razem z Kajtkiem załatwić coś dla naszej koleżanki i możemy od was kupić, to co, mamy deal? Ty, ja mam dla ciebie lepszy deal. Ty mi powiesz, skąd miałeś towar, a w nagrodę mój kolega nie potnie ci twarzy. Pasuje ci? Nie miałem żadnego towaru, rozumiesz? To był żart, głupi dowcip. Tyle, Kajtek. Ma jakiś hajs? Wstawaj. No ma, pięć dych. Dobra. Zarobasy. Robimy tak. Od jutra? Nie, inaczej. Jutro od każdego z was po 200 za to, co zarobiliście do tej pory. A potem rozliczacie się co tydzień z tego, co zarobicie w przyszłości, w szkole, tak? Zrozumiane? A jak nas wystawicie, to macie przerąbane. Naprawdę nic nie sprzedajemy, no. No, Kajtuś, ile radzę wam nas nie wystawić, bo wiem, gdzie mieszkasz. Trzymaj. No, widzimy się jutro, po szkole. Jak się czujesz? Kajtuś, chodź, idziemy. Wiedziałem, że to się źle skończy. No mamy przesrane, no. Skąd ja mu wezmę kasę na jutro? A potem co tydzień? Wpadliśmy w gówno po uszy. Następnego dnia rano Alan szuka w szkole Marty. Martwi się o nią. Czuje, że dziewczyna ma kłopoty. Chłopak nie wie, że Marta została wczoraj napadnięta i upokorzona przez kolegów. A film z symulowanym gwałtem jest już w sieci. Nie, od wczoraj nie mogę się do niej dodzwonić. No właśnie, ja tak samo. W ogóle nie wiesz, co się z nią ostatnio dzieje? Jakoś tak się dziwnie zachowuje. Nie wiem, naprawdę. No więc dobra, dzięki. Pa. Co jest, mistrzu? Martę szukasz? A co was tak bawi? Nie, nic. Widzieliście ją gdzieś?
No, właśnie ją oglądamy. Co? Pokaż mi to. Nie pokazuj. Pokaż. Dobra, i tak by zobaczył. Co to jest? Kto to nagrywa? Nie wiem, wszyscy w szkole to oglądają. Ej, oddaj to! Alan jest wściekły. Chce natychmiast zemścić się na nastolatkach, którzy znęcali się nad jego dziewczyną. Bok! Co jest? Gnoje, wyśmiecie wieprzone! Spokój się trochę, dobra? Co na panu, człowieku? Co jest? Nie wiedziałeś, że to jest moja dziewczyna, co? Ona sama tego chciała, rozumiesz? To zwykła dziwka! Zamknij mordę! Zobacz sobie, popatrz, to jest zdjęcia, rozumiesz? Co to w ogóle jest? Co ty tam masz? Dziwka, każdemu się rozbierze, rozumiesz? Kurde, co wy w ogóle pieprzycie? Spokój się. Sprzedawała swoje foty za doładowanie. Marta! Zostaw mnie! Marta, zaczekaj! Daj mi spokój! Co się stało? No przecież widziałeś ten filmik. Widziałem, zabiję ich za to. Jak się czujesz? Powiedz mi. A jak ja mam się czuć? Jak ty byś się czuł? Ale z tymi fotami to jest prawda. Co? Naprawdę sprzedawałaś swoje zdjęcia za doładowanie? Tak. Dlaczego? Brakowało mi kasy, no nie wiem. Myślałam, że ty się nigdy nie dowiesz o tym. Ja pierniczę. Komu sprzedawałaś te zdjęcia? Jakimś obcym facetom z internetu. Później się chłopcy z mojej klasy dowiedzieli. I błagałam ich, żeby oni tobie nie mówili. Sprzedawałaś swoje nagie zdjęcia w internecie? Tak. Czy ty w ogóle jesteś normalna? Ja nie wiem, jak ja mam teraz z tobą być, naprawdę. Jak nie chcesz, to nie musisz. No i chyba tak zrobię. Alan... Sorry, ale muszę to wszystko przemyśleć. Czujesz jak ostatnia dziwka, szmata. Nic dziwnego, że Alan nie chce takiej dziewczyny jak ja. Teraz to już w ogóle nic nie ma sensu. Ja już nie chcę dalej żyć. Nie wiem, co robić. Zaraz zwariuję. Moja dziewczyna sprzedawała swoje nagie fotki. Wszyscy mogli ją sobie pooglądać. Tylko ja jeden o niczym nie wiedziałem. Nic z tym nie zrobiłem.